Dzisiaj zamiast przewodnika po kolejnej reglowej trasie będzie krótki materiał na temat wody, bo to jest temat bardzo aktualny w ostatnich dniach. Mamy taką prawdziwą porę deszczową, podniósł się stan potoku, więc zaglądniemy w kilka miejsc, zobaczymy, co się tam dzieje. No i opowiem trochę o różnych tematach, które gdzieś tam spinają się z tematem opadów wody w Tatrach. Zaczynamy od zachodu. Jesteśmy teraz w Roztokach, w Kościelisku, właściwie w Witowie. Miejscu, gdzie łączą się dwa duże tatrzańskie potoki. Tutaj z tej strony płynie Kirowa Woda, do której tam zaraz wyżej wpada Lejowy Potok, a teraz widać to miejsce. No i w tym miejscu właśnie łączy się z potokiem, który płynie tam popod most, który widzicie, czyli z siwą wodą wypływającą z Doliny Chochołowskiej. I to jest początek Czarnego Dunajca. A to jest to samo miejsce widziane z mostu na Siwej Wodzie. Tutaj jest taka ciekawa historia z nazwami, że nagle Potok Chochołowski wypływając z Doliny Chochołowskiej staje się siwą wodą, a Potok Kościeliski, tutaj go widzicie w Bramie Kantaka, wypływając z Doliny Kościeliskiej zamienia się na Kirową Wodę. Teraz jesteśmy zupełnie na wschodnim krańcu Podhala, nad rzeką Białką, czyli największą rzeką, która wypływa z Tatr. Rzeka Białka płynie z Tatr Wysokich, z doliny o tej samej nazwie. Ta dolina to jest jakieś 60 km kwadratowych, czyli największa tatrzańska dolina. Sięga od Świnicy aż po Mały Jaworowy Szczyt, czyli wiele górnych pięter, wiele dolin, no i spory kawał zlewni. No a w tym miejscu do Białki dopływa Jaworowy Potok, który odwadnia Dolinę Jaworową w Słowackich Tatrach Wysokich. No i tutaj wspólnie już wody tych obu potoków, czyli wciąż dalej rzeka Białka, płyną na północ w kierunku Czorsztyna. Tam ta Białka uchodzi. Mówiąc Czorsztyna, mam na myśli oczywiście Jezioro Czorsztyńskie, czyli ten sztuczny zbiornik na Dunajcu. Z Jurgowa wracamy w kierunku Tatr, skrócimy sobie drogę przez Słowację. Wygląda, jakby się pogoda trochę poprawiała, ale z takiej góralskiej meteorologii to wam powiem, że to nie wygląda najlepiej, bo jak tak parują te lasy, tak wreją te mgły, to znaczy, że niedługo z powrotem woda na ziemię spadnie. To jest taki krótki obieg wody, paruje, pada, paruje, pada, więc to po prostu jest tylko kolejna przerwa w tym deszczu. Gdyby te chmury osiadały do doliny, no to wtedy by nam to mówiło, że nadchodzi lepsza pogoda, że nie będzie padać, ale póki co, no to wszystko idzie do góry. Jesteśmy teraz na Łysej Polanie, z tyłu most graniczny, no i za nami rzeka Białka, która w tym miejscu właśnie opuszcza Tatry. Białka powstaje z połączenia potoku Biała Woda z Rybim Potokiem, a Rybi Potok wypływa z Morskiego Oka, więc część tej wody tutaj płynie właśnie z tego jeziora. Białka tutaj na pewnym odcinku jest granicą polsko-słowacką, ale jest też granicą między dwoma regionami takimi historyczno-etnograficznymi. Z tamtej strony mamy Podhale, a po stronie wschodniej to już jest region Spisz. W tym miejscu to też jest granica między dwoma parkami narodowymi. Po tej stronie jest TPN, a tutaj mamy już TANAP. Kiedyś o skalnym Podhalu mówiło się, że to taka kraina, gdzie kończy się chleb, a zaczyna się woda, bo rzeczywiście tej wody w Tatrach jest sporo. Roczna suma opadów podnóża Tatr to jest jakieś 1200 mm słupa wody na metr kwadratowy. Na Kasprowym Wierchu spada ponad 1800 mm, więc to jest kilka razy więcej niż na Niżu. No i te opady są rozłożone dość nierównomiernie. Końcówka wiosny i początek lata, czyli czerwiec, lipiec, to jest właśnie taka pora deszczowa. Natomiast koniec lata, jesień szczególnie, to jest bardziej pora sucha. Więc o tej porze
generalnie powinniśmy się spodziewać deszczu. No i właśnie leje. Idziemy teraz zaglądnąć do Doliny Suchej Wody. Potok Sucha Woda jest granicą między Tatrami Zachodnimi a Wysokimi, czyli teraz jeszcze jesteśmy w Tatrach Zachodnich, a jak przejdziemy przez mostek, to będziemy już w Tatrach Wysokich. Sucha Woda ma bardzo ciekawe koryto, bo przebija się przez wały moren, które tutaj lodowiec przyniósł, i część tej wody płynie nie na powierzchni, tylko wśród tych osadów morenowych, i nieraz bywa tak, że na powierzchni koryto jest suche, stąd nazwa, a woda płynie tylko w głębi. Sucha Woda pokazała swoją siłę 2 lata temu, kiedy w lipcu po 2 tygodniach ulew wody tu było bardzo dużo i odpłynął kawałek brzegu razem z fragmentem szlaku turystycznego na Halę Gąsienicową. Dzisiaj do takiego niebezpiecznego stanu jeszcze dużo brakuje. Kolejne miejsce, do którego zaglądamy dzisiaj, to Dolina Olczyska. To niewielka reglewa dolinka, ale jak popatrzymy, to ten strumień jest tutaj całkiem spory. Wyjaśnienie tej zagadki znajduje się w środkowej części doliny, obok Polany Olczyskiej, gdzie wybija wywierzysko olczyskie. Jest to jedno z największych wywierzysk w Tatrach. Co sekundę wypływa tutaj od kilkuset do kilku tysięcy litrów wody. I co ciekawe, woda ta płynie z Tatr Wysokich, z Doliny Pańszczycy, przepływa pod korytem Doliny Suchej Wody, czyli pod tymi morenami, i tutaj po wielu kilometrach daje początek potokowi olczyskiemu. Takich wywierzysk w Tatrach mamy całkiem sporo, więc można powiedzieć, że te zlewnie powierzchniowe, które moglibyśmy sobie wyznaczyć na mapie, patrząc na topografię terenu, nie odpowiadają temu, co potem faktycznie płynie w potokach. Woda wędruje pomiędzy dolinami. Zgodnie z prognozami, z góralskimi przepowiedniami, się nam znowu rozpadało, no ale trudno nie zmoknąć, robiąc vlog o wodzie. Na koniec odwiedzamy jeszcze jedno miejsce, zaporę w Kuźnicach, jedną z kilku tam, które regulują koryto rzeki Bystrej. W najbliższy czwartek o godzinie 19 mój kolega Marek Kot będzie miał bardzo ciekawy webinar na temat właśnie tej rzeki, więc zachęcam, bo będzie sporo informacji, sporo ciekawostek. Między innymi o tym śmiertelnie niebezpiecznym korycie. Kończymy powoli naszą vlogową wodną wycieczkę. Jak sami widzieliście, powodzi w Tatrach nie ma. Na razie wody w potokach jest dużo, ale nie jest to jakiś stan krytyczny. Nieraz po ulewach bywało dużo więcej. Oczywiście to jest stan na teraz, bo zaczyna się kolejna ulewa i rano to może wyglądać inaczej. Więc w takich warunkach w najbliższych dniach raczej nie wybierajcie się wysoko w góry. Uważajcie w jakichś stromszych miejscach, bo będzie bardzo ślisko. No i przede wszystkim czujnie gdzieś w okolicy strumieni, żeby nie podchodzić gdzieś do brzegu, żeby się gdzieś nie zsunąć i nie wylądować w tej bystrej wodzie. Dzięki za uwagę. Nie wiem kiedy i o czym będzie kolejny vlog, ale myślę, że przyroda sama tutaj coś podsunie. Zachęcam do zaglądnięcia na mój kanał, gdzie jest więcej filmów, jest już kilka wideoprzewodników po wycieczkach przyrodniczych. No i zachęcam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.